witamy Państwa w Energy Gas Polska. Zaprezentujemy dzisiaj Państwu montaż do BMW E60. Wczoraj montowaliśmy instalację gazową do identycznego modelu, jednakże silnikiem 3-litrowym o mocy 231 koni. Tam została zamontowana instalacja gazowa Lovato. A tutaj mamy wersję 2,2 litra, 170 koni. I powiedz mi, co zamontujemy w tym aucie? Instalację BRC Sequent Plug and Drive z dużym reduktorem oraz wtyskiwaczami pomarańczowymi. Tutaj chyba będzie ta instalacja z dosyć dużym zapasem wydajnościowym. Ten reduktor jest co najmniej do 300-350 koni, więc w tym przypadku będzie z dużym nadmiarem. A jeżeli chodzi o listwy wtryskowe, czy udaje się też zamontować, tak jak w przypadku Lovato, pod tą osłoną? Nie. Czyli tutaj ze względu na to, że listwy wtryskowe są troszeczkę większe, one będą po prostu znajdowały się na kolektorze ssącym. Zgadza się. Okej. Czy jeszcze musimy coś wiedzieć na temat montażu instalacji gazowej w tym modelu? Bardzo popularne auto. Zbiornik jest o pojemności 53 litrów, a wlew. Wlew oczywiście problemu. Tak, żeby zrobić to pod klapę. Okej, czy tam się zmieści pełny wlew, czy będzie dokręcany? Nie, będzie dokręcany w końcu. Okej. No dobra, to potem przedstawimy jeszcze wszystkie te komponenty. Jestem przede wszystkim ciekawy, jak wyjdzie tutaj zamocowanie tych listew, ale myślę, że poradzi sobie bez problemu. Tak.